Greetings everyone. So in today's video, I want to play you a clip from a very long interview with a Polish priest named Father Piotr Glas. Now, he's a priest who is in England at the moment. He has his own parish in England. He's an exorcist priest. But he had a very interesting thing happened. Well, he's had many very interesting things happen to him, to be honest, but there was one in particular that I wanted to show you because a recent video that I made on a potential Eucharistic miracle in the USA has been very popular, so I want to make one more video in relation to the Eucharist. Statistically, less and less Catholics are believing that Christ is actually present in the Eucharistic host during the Mass. And even I have made a video in the past about my struggles with Eucharistic adoration, in the sense that I believe that Christ is present there, but I just struggle to sit there silently and adore the Eucharist. It's just difficult for me to do when I don't actually see Christ or a picture of Christ. I just see that white Eucharist. Here is an incident that I'm going to play you. Father Glas explains it in Polish, so I have, of course, translated it below. He was in a church in Poland at the time, and basically somebody came into that church who, it turned out, was possessed. And that somebody wanted to kill Father Glas. And Father Glas, as a sort of last desperate attempt to try to prevent that, picked up the Eucharist and was essentially saved by Christ. But I don't want to give it all away here, so I'm going to play the video for you now, and you can listen to him explain what happened in his own words. Kiedyś pamiętam, miałem nie kryzys, ale no tak, każdy człowiek gdzieś w połowie przechodzi jakiś moment zwątpienia. I pamiętam egzorcyzm młodego chłopca, który miał 16 lat. I no, niesamowite rzeczy się działy. I zostałem o 5 rano zaatakowany przez niego w kościele, w czasie modlitwy. I uderzył mnie tak mocno, to jest olbrzymia siła w ten czas. Ja jeszcze sobie nie zdawałem sprawy właściwie, co się z nim dzieje. Myślałem, że jakiś psychiczny, chory, jakiegoś napadu, może ma jakichś narkotyków, narkotyki wziął. Zostałem potężnie uderzony i kiedy leżałem na ziemi, on wziął takiego kija baseballowego, powiedział, teraz cię tutaj zatłukę, nie? I ja pamiętam po raz pierwszy w życiu przeszła mi śmierć przed oczami i sobie pomyślałem, no to trzeba zrobić rachunek sumienia. Nie ma nikogo, żeby mi pomógł. To wszystko działo się tak szybko, nawet nie wiedziałem w ogóle, o co w tym wszystkim chodzi. Ktoś nad ranem prosi mi o pomoc. Myślałem, chodziło o pieniądze, chodziło o herbaty, o kawę, o wodę, a w momencie ktoś ciebie atakuje, nie? W swoim własnym domu, w kaplicy. I w tym momencie, kiedy on już porozlewał olej ze świec. Powiedział, ja cię tu dobiję i cię tu spalę. Cały byłem w oleju. Tylko nie mógł znaleźć zapałek. I wiedziałem w tym momencie, że mam do czynienia z szatanem. To już nie był ten człowiek. To już po prostu demon w pewnej tej. I tu wyzywał mnie od wszystkich największych. I ja w tym momencie nie wiedziałem, co robić. Powiedziałem, Jezu, no koniec, nie? Tylko pamiętam, widziałem nagłówki gazet na następny dzień. Już oczywiście został zabity w swojej plebanii i tak dalej, w kaplicy, co się tam działo, dlaczego, no już wiadomo, wymyśliliby do tego całą historię. I w tym momencie zobaczyłem tabernakulum, nie? Z tego wszystkiego. I nagle przyszła mi myśl, żeby się jakoś do tego tabernakulum dostać i wyjąć Najświętszy Sakrament. Ale nie miałem takiej wiary, czy to będzie działać, czy nie, nie. Tak gdzieś kiedyś czytałem w książce, że Najświętszy Sakrament może nagle zadziałać. I pamiętam ten czas jakoś
jakoś odwróciłem się uwagę jego, czy coś takiego. Dobrze, że był kluczyk w tabernakulum. Otworzyłem tabernakulum i wyjąłem Najświętszy Sakrament. Tam była taka duża hostia konsekrowana do adoracji. I w tym momencie, kiedy on się zamachnął, i w tym momencie wystawiłem Pana Jezusa tak przed nosem, nie? I to, co zobaczyłem później, to nigdy tego nie zapomnę. Jego rzuciło go o ścianę. To tak, jakby potężny chłop rzucił kogoś o ścianę. Odbił się od tej ściany, usunął się i tak został bez ruchu, nie? Ja go nawet nie odnąłem, tylko trzymałem Najświętszy Sakrament. On poleciał w powietrzu, huknął sobie o ścianę, osunął się i zaczął nagle do mnie mówić ludzkim głosem. Nie miał pojęcia, co się w ogóle działo, co robił, co mówił. Ja schowałem Najświętszy Sakrament. Byłem w takim szoku, że nie wiedziałem, co robić. Ja mówię, czy zdajesz sobie sprawę, co chciałeś zrobić? On mówi, ja nic nie wiem. Pamiętam, jak przyszedłem tylko prosić o pomoc rano. Gdzieś wracałem z jakiejś imprezy. Ja mówię, czyś ty wiedział, coś ty robił ostatnie 2 godziny, że chciałeś mnie zabić? On mówi, ja nic nie pamiętam. Zupełnie nic. No i to wydarzenie było dla mnie mocniejsze niż wszystkie traktaty o Świętej Komunii, wszystkie książki, wszystkie opisy pobożne, całe seminarium, wszystko. Od tego momentu ja nie muszę wierzyć, ja wiem, że to nie jest kawałek chleba, że to nie jest biała hostia, że to jest sam Pan. Uratowało mi życie w tym momencie. W tym momencie zaczęło się moje nawrócenie jako kapłana. Nie? Także teraz, kiedy odprawiam Eucharystię, to oczywiście nie czuję nic takiego, nie mam żadnych objawień, ale w każdym momencie, kiedy trzymam hostię w ręku i pokazuję ludziom, pamiętam ten poranek, kiedy tak samo ją trzymałem w swoim ręku i ta hostia uratowała mi życie. Nie? To było coś niesamowitego. Ale Bogu jestem za to wdzięczny, bo czym był dzisiaj kapłanem, czym wierzył sam, gdyby nie to wydarzenie. To było dopiero początkiem mojej nowej drogi z samym Panem. Nie? Później zaczęła się droga żmudnej pracy, samouczenia, uczenia się na błędach. Ten chłopak przeszedł 5 potężnych egzorcyzmów. 5 potężnych, moich pierwszych. Dzisiaj, gdybym musiał to powtórzyć, to bym dopiero zobaczył, ile błędów zrobiłem. Jaki byłem głupi i niedokształcony i naiwny. No i tak niestety, no tak dzisiaj jest, nie? Kapłani idą święcenia, ci nie mam pojęcia o tym. Ja też nie miałem pojęcia. Dopiero od tego momentu się zaczęła moja przygoda 10-letnia. Bo to już, ale to odbija też piętno na wszystkim też w życiu, także nie jest potem łatwo z tym wszystkim żyć, co się widziało, prawda? To jest to świadectwo, to co ja przeżyłem, to co widziałem. Dzisiaj nie jest łatwo o tym zapomnieć, znaczy na przykład nowe życie, jestem, załóżmy, skończyłem z tym, idę coś innego robić, prawda? To odbija się tak bardzo na życiu człowieka, na mojej psychice, życiu duchowym, że się wielu ludzi uważa, że mnie odbiło, że ja jestem, wszędzie widzę diabła, że ja wszędzie... Ja nie chcę widzieć wszędzie diabła, ale widzę, co szatan potrafi. Dlatego, bo niestety raz popatrzyłem się w tą ciemność, byłem w tej ciemności, musiałem w tym być, żeby ludzi wyciągać i to zostawia piętno na sercu, na człowieku i z tym się żyje, trzeba z tym żyć do końca życia. I to jest jakiś krzyż, bo potem ludzie się śmieją, prawda, a najbardziej współbracia księża się śmieją, że to jest ten, który wszędzie widzi diabła za każdym drzewem. To wcale nie jest prawda. No bo oni nic nie widzą, oni w ogóle nawet niektórzy w ogóle w to nie wierzą, nie? To wszystko jest nieprawda, nie? No zaprzeczenie Ewangelii również, no, ale taka jest prawda, przynajmniej na Zachodzie. Takie rzeczy nie istnieją, a że istnieją, to nie tak drastyczne. I to jest ten ból, który no, ciągle jakby mnie ktoś dziubał w serce za każdym razem. Bo nie dam rady im wytłumaczyć, nie dam rady ich przekonać, a jednocześnie cały czas to dziubanie jest, nie? Także potem ten chłopak został całkowicie po 5 potężnych egzorcyzmach, to uwolniony okropnych demonów, które w nim były. Dzisiaj już jest dorosłym mężczyzną. No i jest księdzem.